Dzień dobry, witajcie na kanale RC for Fun. Kolejny odcinek z cyklu Pomoc Modelarska. Dużo z Was pytało, jak używać i w zasadzie po co mamy używać mierników modelarskich, zwanymi buzerami. Więc dzisiejszy odcinek będzie o tych właśnie urządzeniach, po co są, czemu służą i jak ich używać. W tej chwili na rynku mamy dwa mierniki napięcia, zwanych buzerami. Są to mierniki w miękkiej obudowie bądź w twardej i nie różnią się w zasadzie niczym poza właśnie wspomnianą obudową. Są to urządzenia bardzo, bardzo istotne do użytkowania codziennego, szczególnie kiedy używacie baterii polimerowych, tak zwanych LiPo, dlatego że dzięki tym urządzeniom możecie znacznie przedłużyć żywotność baterii, których używacie. One służą tylko i wyłącznie do sprawdzania napięcia na poszczególnych celach w baterii LiPo, których używacie w modelach, a ważne są dlatego, że regulator w modelu sumuje napięcie, czyli na przykład jeśli to jest bateria 3S, raz, dwa, trzy, łącznie sumuje napięcie i wtedy uznaje, że napięcie już jest tak niskie, że jest koniec jazdy, natomiast buzery są Wam w stanie dać odczyt z każdej pojedynczej celi. No i to jest absolutnie niezbędna informacja do tego, żeby wiedzieć, w jakiej kondycji jest sama bateria. Pojedyncza cela po naładowaniu powinna mieć 4,20 V na pojedynczej celi. Rozładowana nie powinna spaść poniżej 3,20. W związku z tym to urządzenie da nam realny odczyt z każdej celi. Pokażę Wam, jak podłączać te mierniki. One mają z tyłu taką instrukcję, jeśli chodzi o ilość pinów, a ilość pinów to oczywiście odpowiednia ilość celi, do których podłączacie gniazdo balansera. Natomiast też jakby nie bójcie się stosować, bo jakiekolwiek złe podłączenie nie spowoduje w żaden sposób uszkodzenia czy buzera, czy baterii. Dość łatwym sposobem jest po prostu odnalezienie na instrukcji minusa, oznaczenia minusa na mierniku i oczywiście odnalezienie minusa na kablu balansera. Skrajny czarny to będzie minus i wtedy po prostu podłączamy go odpowiednio do minusa. Ale oczywiście zobaczcie, tak jak jeśli robimy to źle, nic absolutnie się nie stanie, po prostu nie będzie podany prąd do miernika, w związku z tym on po prostu nie zadziała, ale też bardzo ważne, w żaden sposób nie zepsuje zarówno baterii, czy samego urządzenia. Tutaj podłączyliśmy go prawidłowo, a w tej chwili mamy skrajnie kabel czarny do minusa i od razu miernik się włączył. Tak jak powiedziałem, on pokazuje w tej chwili napięcie, szczytuje z trzech różnych celi, więc jesteście w stanie sprawdzić, w jakiej kondycji jest bateria, czy przypadkiem nie są rozjechane cele, co niestety jest bardzo dużym problemem w przypadku użytkowania baterii i bardzo częstą awarią, czyli różnica w napięciu w poszczególnych celach, ponieważ wtedy ładowarki chcą ładować baterii właśnie z tego powodu, że mają zabezpieczenie w postaci wykrywania różnicy pomiędzy celami. Po podłączeniu urządzenie pokazuje nam odczyt łącznie z sumowania trzech celi i każdą celę pojedynczo. W tej chwili miernik pokazuje nam, że łącznie na wszystkich celach jest 11,4. Pierwsza cela 3,80, druga cela 3,80 i trzecia cela 3,82. Te mierniki nie są w 100% bardzo dokładne, natomiast no dają około 90-95% prawidłowy odczyt. Na każdym mierniku, zarówno miękkim, jak i twardym, na górze znajduje się guziczek, gdzie możecie zaprogramować urządzenie jako LiPo Alarm. Ustawiamy go, my rekomendujemy, żebyście ustawiali buzery na 3,20. Zobaczcie, to jest programowalne. W momencie, kiedy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 3,20,
wtedy, kiedy bateria zjedzie na 1,320, włączy się alarm, pokażę Wam, jak to się, że tak powiem, odbywa. Weźmy na przykład zużytą, rozładowaną baterię i zobaczcie, jaki będzie efekt. Minus oczywiście do minusa. OK. I teraz w momencie, kiedy jest wykryte niskie napięcie, buzzer zaczyna nam sygnalizować, że coś jest nie tak i tak właśnie będzie dawał nam sygnał dźwiękowy. To jest bardzo ważna informacja, bo jest to tak głośny dźwięk, że nawet z dużej odległości będziecie w stanie usłyszeć, że to bateria już na jednej celi jest rozładowana. To bardzo ważne, dlatego że kiedy trochę prądu ewentualnie wróci do takiej baterii, to samochód, model będzie jechał dalej. Natomiast przy momencie, kiedy miernik włączy się na stałe, bardzo istotne jest to, żebyście już przestali jeździć, dlatego że oznacza to, że jedna z celi doszła już do ustawionego napięcia 3,20 i dalsze użytkowanie takiej baterii może spowodować zejście poniżej 3,20, rozjechanie się celi, a w efekcie uszkodzenie trwałe baterii. Jeśli chodzi o te mierniki w twardej obudowie, działają, słuchajcie, dokładnie tak samo. Pytacie, czy one są wodoodporne? Nie, nie są. W związku z tym rzeczywiście zachlapane mogą ulec uszkodzeniu. No, są różne sposoby. Jeśli używacie modeli właśnie w warunkach wodnych, to można go schować w balonik i wtedy jakby podejść do tematu wodoszczelności na własną rękę. Natomiast same mierniki nie są wodoodporne i w momencie, kiedy dostaną wody, mogą się po prostu uszkodzić. To wszystko w temacie mierników. Bardzo Wam dziękuję. Koniecznie piszcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę, łapki w dół. Bardzo dziękujemy za subskrypcję, subskrybujcie kanał i będziemy starali się wrzucać coraz więcej filmów właśnie modelarskich, z pomocy modelarskiej, ale też myślę, że doszliśmy już do tego etapu, że zaczniemy coś robić na zewnątrz, w sensie zaczniemy jeździć i zaczniemy dawać Wam relacje z naszych spotkań modelarskich. To w zasadzie tyle. Bardzo ślicznie Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do następnego odcinka.